Już od czerwca tego roku startują nabory do projektu Pieluchy w kąt. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przeznaczony jest dla kobiet wychowujących dzieci, które aktualnie nie mają pracy lub tej pracy poszukują. Dla każdej z pań przygotowaliśmy ciekawy program szkolenia. Będą one szkolone motywacyjnie, będą szkolone w zakresie języka angielskiego, będą szkolone ze sposobów prowadzenia działalności i zakładania jej, pozyskiwania środków na działanie firmy. Każda z pań przede wszystkim odbędzie indywidualne szkolenie zawodowe, które przez blisko 5 miesięcy pozwoli jej nabyć nowe umiejętności i rozszerzyć swoje horyzonty zawodowe. Szkolenia motywacyjne dla uczestniczek projektu będą związane bezpośrednio z ich planowaną karierą zawodową. Pojawi się doradca zawodowy, który w dużej mierze postara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób każda z nich jest predysponowana do jakiegoś zawodu. Nie jesteśmy zobligowani do wyszukiwania konkretnych zawodów, ani też nie mamy na celu narzucania naszym uczestniczkom poszczególnych fachów, w których mogłyby się realizować. Każda z nich być może znajdzie rozwiązanie i sposób na siebie w zupełnie innym niż do tej pory planowała zawodzie. Do szkoleń, które planujemy, będziemy dołączać szkolenia typowo zawodowe, takie jak florystyka, kosmetyka, ale też szkolenia do prac biurowych, czyli szkolenia z podstaw obsługi komputera, programów graficznych czy programów księgowych. Kobiety, które poszukują pracy, a nie mogą jej znaleźć głównie ze względu na to, że nie są, jak to się mówi dziś, mobilne, będą mogły również uzyskać kurs prawa jazdy. Grupę docelową projektu stanowi 20 kobiet będących mieszkankami powiatu lublinieckiego. Praktycznie dwa wymogi, które one muszą spełniać, to to, że są teraz bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i przede wszystkim posiadają dzieci. Zgodnie z nazwą projektu Pieluchy w kąt, chcemy pomóc paniom wyjść do ludzi i troszeczkę odciążyć je w wychowywaniu dzieci i prowadzeniu domu. W całym cyklu szkoleniowym najważniejszą kwestią, oprócz oczywiście nabywania dodatkowych umiejętności rozwoju zawodowego uczestniczek, jest kwestia zabezpieczenia ich wolnego czasu, czasu, który teraz przeznaczą na naukę. A zatem to my wyciągniemy do nich rękę i zajmiemy się ich dziećmi tak, żeby mogły spokojnie realizować się zawodowo. Ze względu na budżet, który został przewidziany w projekcie i maksymalne wykorzystanie dla każdej z pań, a zatem kwotę blisko 3000 zł na trening indywidualny zawodowy, zmuszeni byliśmy ograniczyć liczbę uczestniczek tylko do 20 osób. Projekt startuje w czerwcu 2012 roku i przewiduje kolejne elementy. Pierwszy z nich to oczywiście nabory, rekrutacja. W ciągu 2 miesięcy wybierzemy docelową grupę 20 kobiet, które spełnią nasze wymagania i które będą najbardziej predysponowane do podjęcia prowadzonych przez nas szkoleń, a w aspekcie późniejszych efektów być może uda im się znaleźć pracę. Pierwszym etapem szkolenia będą szkolenia motywacyjne. To tam uczestniczki nasze dowiedzą się, w jakich branżach, w jakich gałęziach powinny szukać swojego zatrudnienia, gdzie najlepiej się nadają i która z prac będzie najwięcej sprawiała im satysfakcji. Kolejnym krokiem będą szkolenia językowe. Tu przed każdą z pań czeka 40 godzin języka angielskiego. Na różnych poziomach zaawansowania będziemy starali się rozwinąć jak najlepiej ich umiejętności językowe. Na początku września realizować będziemy szkolenia z zakresu prawa pracy, a później sama perełka naszego projektu, czyli indywidualne szkolenia zawodowe dla każdej z pań. Indywidualne szkolenia zawodowe dla naszych uczestniczek to najważniejsza część szkolenia. Każda z pań będzie mogła rozwijać się w dowolnie wybranym kierunku, który zapewni jej podjęcie pracy. W trakcie szkolenia pojawi się psycholog, który z każdą z uczestniczek będzie starał się odpowiedzieć na pytanie, jaki zawód będzie jej najlepiej wykonywać. W dzisiejszych czasach bardzo dużo szkoleń przeznaczonych jest dla kobiet bezrobotnych, ale do tej pory bardzo mało z nich zapewniało opiekę nad dziećmi. Nawet jeżeli kobiety chcą wziąć udział w różnego typu szkoleniach, nie zawsze mogą to zrobić, bo kto zajmie się ich dziećmi? W projekcie Pieluchy w kąt od tego zaczęliśmy. To był punkt zwrotny, który pozwolił nam na stworzenie i wymyślenie całości szkolenia, które w sposób kompletny zapewni nabycie umiejętności tym paniom, a przede wszystkim zapewni spędzanie czasu ich dzieci w odpowiednich miejscach z odpowiednimi ludźmi. Podczas analizy i etapu tworzenia projektu zadaliśmy sobie pytanie, kim tak naprawdę w dniu dzisiejszym są kobiety bezrobotne. Czy to są tylko i wyłącznie panie, którym brakuje wykształcenia? Czy to są kobiety, które nie mogą tej pracy znaleźć? Niestety nie. Okazuje się, że często każda z nich ma skończone studia, a nawet jakieś dodatkowe fakultety, a jedyną przyczyną, dla której nie mają aktualnie pracy, jest to, że pozwoliły sobie na luksus urodzenia dziecka. Projekt Pieluchy w kąt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i dla wszystkich 20 uczestniczek jest on całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia do projektu Pieluchy w kąt przyjmowane są od 1 czerwca do 31 lipca 2012 roku w firmie Profesjonalne Szkolenia Językowe Mikołaj Naczyński przy ulicy Sokoła 3 w Lublińcu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.